Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. A dzisiaj będę mówił na temat broni w Stanach Zjednoczonych. A ludzie nieustannie pytają mnie o to w mailach i w komentarzach, bo no, ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej tutaj niż w większości Europy. A w Stanach wszyscy dorośli mają prawo posiadać broń. Oprócz tych, którzy kiedyś byli skazani za pewne przestępstwa. Ale zasady dotyczące kupienia i noszenia broni zależą od stanu. I będę mówił o tych zasadach właśnie w moim stanie, Wisconsin. W wieku 18 możesz kupić broń myśliwską i od razu pojechać z tym do domu. W wieku 21 możesz kupić pistolet i inne rodzaje broni, ale musisz czekać 2 dni przed tym, jak możesz to odebrać. To żebyś nie nagle kupił broń, kiedy jesteś chwilowo zły na kogoś i go pościelił. Ale w ogóle nie musisz mieć żadnego pozwolenia lub licencji i nawet nie musisz wiedzieć, jak prawidłowo i bezpiecznie używać go. Zamierzałem pierwotnie nagrać ten filmik no ponad 3 miesięcy temu i wtedy no zasady dotyczące noszenia broni w naszym stanie były jedyne z najbardziej restrykcyjnych w całym kraju. Ale to właśnie się zmieniło. Przed zmianą mogłeś tylko nosić broń otwarcie, widocznie i tylko z jakimś pozwoleniem i musiałeś zdać jakiś kurs. Było nielegalnie dla wszystkich oprócz policjantów nosić ukrytą broń. Oczywiście mogłeś przewozić go w samochodzie, ale tylko niezaładowany i w specjalnym pudełku, z którego nie mogłeś szybko wyjąć broń. Najlepiej no, to pudełko w bagażniku. I w ten sposób mogłeś no, przewozić broń ze sklepu do domu, do ścielnicy, do lasu, żeby połować jelenie lub coś w tym stylu. Ale parę miesięcy temu w stanowym senacie zagłosowali za nowe prawo i zaczynając od 1 listopada możesz dostać pozwolenie na noszenie ukrytej broni. I na szczęście jest no, pozwolenie i kurs, bo w pierwszej wersji tego prawa wszyscy mogliby to robić bez oficjalnego pozwolenia, bez żadnego kursu. I trochę się martwiłem o tym. Tak jest już w niektórych stanach, na przykład Vermont, Arizona, Wyoming. Do lipca tego roku osobiście nie miałem żadnego kontaktu z broniami. Mieszkam w Milwaukee, to największe miasto w naszym stanie i ogólnie mówiąc, ludzie w Milwaukee nie lubią broni. W przeciwieństwie do reszty stanu. I to wynika z faktu, że prawie co tydzień w Milwaukee w wiadomościach mówi się, że ktoś w mieście został pościelony. I no, w tym Milwaukee nie jest wyjątkowy. Tak się zdarza w wszystkich miastach o podobnej wielkości. I no, moim zdaniem fajnie by było, gdyby nie było żadnych broni w miastach. Niech oni mają na wsi, bo tam nawzajem ścielają siebie o wiele mniej. Ale to trochę poza tematem. Właśnie w lipcu nauczyłem się bardzo dużo o broniach, bo razem z żoną i inną parą pojechaliśmy na wycieczkę do ścielnicy, żeby uczyć się jak ścielić pistoletem. Cały ten kurs trwał 2 godziny. Muszę przyznać się, że na samym początku martwiłem się bardzo, a nawet bałem się dotknąć pistoleta i amunicji, bo no, to bardzo mnie niepokoi, że bardzo małym ruchem mogę zranić kogoś tak radykalnie,
moim zdaniem, żeby zranić kogoś radykalnie, musiałbym ruszać radykalnie, zrobić coś radykalnego, nie tylko ale nauczyliśmy się robić wszystko jak najbardziej bezpiecznie i w sumie było bardzo zabawne doświadczenie. Nagrałem filmik tego wszystkiego, kiedy tam byliśmy, i prześlę go do YouTube'a w sobotę. Jeszcze jedna rzecz na końcu. Chciałbym podziękować użytkownikowi Zatem One More Time, który nagrał odpowiedź wideo do mojego ostatniego filmiku. I wydaje mi się, że to jest pierwsza odpowiedź wideo, którą dostałem. Więc dziękuję bardzo. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.